Witam serdecznie, Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Są z nami dwaj panowie o imieniu Paweł. Pan poseł Paweł Krutul z Nowej Lewicy. Witam serdecznie pana posła. Czy się słyszymy, panie pośle? Tak, ja słyszę bardzo i wyraźnie. Świetnie. I pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Równie serdecznie witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam pana posła. Szanowni panowie, to szczególnie pan poseł Krutul ma blisko na Białoruś, bo pan poseł jest z Podlasia, a tam, znaczy na Białorusi, nie na Podlasiu, no zagnieździła się w coraz większej liczbie grupa tak zwana Wagnera, czyli grupa tych bandziorów, których szefem był pan Prigorzyn. Oni tam obwieszczają co i raz jakieś takie rewelacje, że w ciągu paru godzin zajmą Przemysł Suwalski, że się chcą wyprawiać, to Łukaszenka ostatnio, że się chcą wyprawiać na Warszawę i na Rzeszów. To można włożyć między bajki propagandowe, bo no, pan poseł Krutul, członek Komisji Obrony Narodowej, no, chyba nie przewidujemy jakichś militarnych tutaj przygód z tą grupą, militarnych sensu stricto, ale już na przykład jakaś akcja hybrydowa, czy też udział w, na przykład w tej operacji Śluza, wspomożenie tej operacji, czyli no, wspomożenie tego natarcia migrantami przez granicę polsko-białoruską, już jest jak najbardziej możliwe. Jak pan poseł na to patrzy, do pana posła Pawła Krutula zwracam się, żeby otworzył nasze spotkanie. Tak, panie redaktorze, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe, to się nasilają, bo Straż Graniczna coraz częściej zostaje obrzucona różnymi przedmiotami. Auta, że tak powiem, Straży Granicznej na tym cierpią. Na razie żadnych szkód wśród funkcjonariuszy nie odnotowano, także to natężenie jest. Mamy tu coraz więcej wojska, mamy coraz więcej policji. Mam nadzieję, że do niczego poważniejszego nie dojdzie. Uważam, że to jest prężenie mózgów. My musimy tak samo psychologicznie odpowiedzieć i prężyć te mózgi, że udowodnić, pokazywać, że nie cofniemy się nawet o centymetr. Tak samo jeżeli chodzi o stronę amerykańską, też zabierała głos po tych głosach z Sankt Petersburga, Łukaszenki, wspólnej wycieczce z Putinem, że tak jak właśnie mówił, że Wagnerowcy by chcieli zająć Rzeszów i w Warszawę. Także to jest tępa propaganda, nie możemy się w to wciągnąć, musimy trzymać wysoko gardę i postępować bardzo rozsądnie, pokazywać, że jesteśmy w NATO, że jesteśmy silni i nie damy się wciągnąć w te gry, którą Białorusią gra Władimir Putin, no bo Łukaszenka jest na smyczy Putina i każdy o tym dobrze wie i nie wiadomo do czego będzie zdolny, tym bardziej, że ma wzmocnienie poprzez Wagnerowców, których jest coraz więcej po stronie białoruskiej. Dotarły do nich dwa konwoje przez ostatni tydzień, jeżeli chodzi o sprzęt, o doposażenie. Jest to na pewno jakieś zagrożenie. Zdjęcia satelitarne, które są ogólnie dostępne, pokazują, że to miejsce, gdzie stacjonują, się powiększa. Także musimy korzystać z informacji wywiadowczych, być na wszelkie ewentualności przygotowani, ale nie możemy w żadnym wypadku poddać się jakiejś fobii, zagrożenia. Musimy naprawdę zaciskać zęby i stać na granicy wschodniej flanki NATO. Jesteśmy do tego przygotowani, jesteśmy do tego przeszkoleni. Mamy coraz więcej żołnierzy, straży granicznej, policjantów, sprzętu również na Podlasiu. Dobrze by było, żebyśmy jeszcze zaapelowali do naszych sojuszników, żeby byli tutaj w systemie rotacyjnym żołnierze natowscy, bo w niedalekiej odległości, na terenie Podlasia mamy również Przemysł Suwalski, który spędza sen z powiek wszystkim strategom militarnym, bo to jest łakomy kąsek, żeby można było połączyć Białoruś z obwodem królewieckim. Także musimy być czujni i na wszystko przygotowani. I pan poseł Paweł Hreniak. Również z Komisji Obrony.
Właśnie, tego nie wiedziałem. Tym bardziej liczę na kompetentny głos. Panie pośle, czy się słyszymy? Mamy jakiś problem z połączeniem z panem posłem. Czasami tak bywa, chochliki różne się trzymają. Czy mamy już połączenie z panem posłem? Nie mamy. To w takim razie pan poseł Paweł Krutul, panie pośle, bo kolejna sprawa, która no jest niebezpieczna potencjalnie, to jest sprawa zboża. Putin nie pozwala eksportować Ukrainie zboża przez Odessę, czym doskonale wie, zwiększa presję na polską granicę w sprawie, no bo Ukraina coś z tym zbożem musi zrobić, a to z kolei znowu prowadzi do powiększenia jeszcze konfliktu z Unią Europejską, która ma jakieś porozumienia z prezydentem Zełenskim, porozumienia, które trochę nas omijają. Jak pan patrzy na ten problem? O, jest pan poseł... To może pan poseł Hreniak jednak... Panie pośle, bardzo proszę o odniesienie się do tego, do tej sprawy. Przepraszam, panie redaktorze, tu problem techniczny, jakby można było powtórzyć pytanie. Pytanie jest to samo dotyczące obecności grupy tych bandytów. Jednak niedaleko polskich granic, tutaj trzeba uspokajać, tak. Że oczywiście żaden tutaj militarny najazd nam nie grozi, bo niechby spróbowali. Ale no właśnie, zwiększono ilość zarówno policji, jak i już samego wojska w okolicach granicy. Tak, ja tutaj się zgadzam, że na dzień dzisiejszy to jest raczej taka walka psychologiczna ze strony Rosji czy też Białorusi. No ale musimy być gotowi również na działania hybrydowe. To jest coś, na co musimy być oczywiście przygotowani. I z tych ruchów, które mamy i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeżeli chodzi o wzmocnienie granicy, ale też Ministerstwa Obrony Narodowej, to mam wrażenie, że również i na te działania związane ze wzmocnieniem tej akcji śluza jesteśmy przygotowani. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że aż strach pomyśleć, co byśmy dziś mieli, w jakiej sytuacji byśmy byli, gdyby nie to, że na granicy Polski i Białorusi mamy zaporę, która została w niezwykle krótkim czasie wybudowaną. Przypomnę, że niestety w Sejmie nie mieliśmy tutaj jednomyślności, a dzisiaj się okazuje, że faktycznie ta zapora dobrze służy, jeżeli chodzi o element odstraszania tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu Polski. Nie jest pewnie przypadkiem to, że ta grupa Wagnera dziś się przesuwa w kierunku granic Polski. To pewnie jest również oddziaływanie w okresie kampanii wyborczej, którą dziś mamy w Polsce. No ja przy tej okazji chciałbym bardzo mocno apelować do wszystkich tych grup politycznych, które w tych wyborach biorą udział, żeby nie dać się prowokować. Dzisiaj ta kampania wyborcza będzie trwała w trakcie niezwykle trudnego czasu dla Rzeczypospolitej. No, za wschodnią granicą mamy konflikt i myślę, że naiwnością byłoby sądzić, że tutaj na wschodzie nie będzie próby oddziaływania na to, co się dzieje w Polsce. No właśnie, bo to jest, troszkę już zaczęliśmy o tym mówić, bo to dobrym przykładem takiego oddziaływania jest sprawa zbożowa, ale takich spraw można znaleźć więcej, bo chciałoby się, żeby pomimo kampanii wyborczej jednak polska klasa polityczna, polska opinia publiczna, myśląc szerzej, stanowiła jedność, żebyśmy się nie dawali rozgrywać, a to pytanie do pana posła Pawła Krutula, wiemy, że to było różnie jeszcze w nieodległej przeszłości. Jeżeli chodzi o zboże, to co pan redaktor wcześniej zaczął, mamy problem z transportem morskim. Ja liczę tutaj na ruch floty tureckiej. Uważam, że oni też udowodnili, że potrafili również w zagrożeniu na swoim terytorium, czy też strącić rosyjski myśliwiec.
Także myślę, że Putin też ma to z tyłu głowy, bo zamknięcie drogi tranzytowej przez morze jest też niewygodnym dla Turcji, dla wszystkich krajów. I jeżeli faktycznie kraje, które sąsiadują z Ukrainy, do których Polska należy, jeżeli mamy dokonywać takiego tranzytu zboża, uważam, że to przede wszystkim powinno się odbywać drogą kolejową i powinno być to zaplombowane i środki z Unii Europejskiej dla tych krajów, które będą w tym uczestniczyć, powinny być zapewnione, żebyśmy nie doszli do tego, żeby znowu ukraińskie zboże zalało nasz rynek i żeby rolnicy mieli problem ze swoimi produktami, bo niebawem zaczynają się żniwa w całym naszym kraju, a jeszcze i tak silosy są po części zapełnione, także żeby z tego problemu jeszcze nie zwiększyć i żeby atmosfera wśród społeczeństwa była jak najbardziej spokojna. Tak jak pan poseł, mój przedmówca powiedział, zbliżają się wybory. Dodatkowe jakieś ciśnienie, że tak się wyrażę, w społeczeństwie nie jest nikomu potrzebne. Tym bardziej, że jesteśmy krajem przyfrontowym. Tym bardziej, że mamy Wagnerowców blisko w zasadzie naszej granicy. Także różne rzeczy się mogą wydarzyć. Także tutaj bym apelował do premiera, do jego doradców, żeby ten tranzyt tylko i wyłącznie się odbywał drogą kolejową, zaplombowany, przez nasz kraj po prostu przyjeżdża. Pan poseł Paweł Hreniak, no ja apeluję o taki głos dotyczący właśnie współpracy ponadpartyjnej, ponadpolitycznej. To trudne, bo uprawiać demokrację, spór wyborczy w warunkach no jednak wiszącej chmury na wschodzie, ale są takie kraje, na przykład Izrael, które w zasadzie od początku swojego istnienia funkcjonują w demokracji i wolności słowa w ciągłym zagrożeniu wojną. No, chociaż, panie redaktorze, Izrael akurat w tym momencie nie jest być może dobrym przykładem, bo tam akurat dziś dzieje się bardzo wiele rzeczy, które no, wpływają na obniżenie bezpieczeństwa Izraela wśród tych, którzy no, nie do końca. To prawda, ale latami to się tak. Latami to się tak jednak działo, że pomimo no, tak naprawdę trwającej wojny bez przerwy permanentnie, no to było demokratyczne społeczeństwo. Tak, tu się zgadzam. A wracając do Polski, faktycznie no, myślę, że naiwnością byłoby sądzić, że to, co się wydarzyło, czyli wypowiedzenie przez Rosję umowy zbożowej Ukrainie czy też Turcji, no, nie jest rzeczą, która gdzieś jest jakimś szerszym planem. Ja bym to raczej traktował jako no, dalszy jakiś odprysk tej samej akcji, którą my nazywamy śluza, czyli no, być może Rosja dziś, znaczy z całą pewnością Rosja dziś nie jest w stanie zagrozić w jakikolwiek sposób militarnie państwom NATO, ale na różne sposoby próbuje państwa NATO destabilizować. I mieliśmy akcję śluza, mieliśmy różne próby wpływania chociażby przez internet na państwa natowskie i to, co się dzisiaj dzieje ze zbożem, no z całą pewnością jest dalszym etapem właśnie takiego myślenia. No nie możemy zagrozić militarnie, więc no próbujemy tutaj utrudnić i destabilizować państwa natowskie. No ja myślę, że bardzo uważnie służby rosyjskie słuchają tego, co się dzieje. Przede wszystkim w sposób no, jeszcze uważniejszy słuchają w tych państwach, gdzie niedługo będą wybory. I ja jestem przekonany, że ten moment akurat wypowiedzenia no, to jest taka próba destabilizacji sytuacji w Polsce. I tutaj od naszej mądrości i właśnie takiego myślenia propaństwowego bardzo wiele zależy. Jeszcze raz ponowię ten apel, żebyśmy właśnie w ten sposób myśleli. Ale myślę, że jest coraz lepiej. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o tranzyt zboża, to jeszcze niedawno ten tranzyt wynosił z danych, które posiadam z Ministerstwa Rolnictwa 120 tysięcy ton. Dzisiaj już jest to 260 tysięcy ton, więc no, z biegiem czasu coraz lepiej radzimy sobie z tym tranzytem. Ważne jest, żeby utrzymać po 15 września
zakaz importu do państw graniczących, czyli mówię tutaj o Polsce, Węgrzech, Słowacji, Bułgarii i Rumunii, właśnie również ze względu na to, żeby zachować spokój wewnętrzny. Ja myślę, że również i Ukraińcom powinno zależeć na tym, że te państwa, które takie jak Polska bardzo mocno wzmacniają i wspierają Ukrainę, żeby no, u nich nie było żadnych wewnętrznych destabilizacji, więc ja myślę, że Ukraińcy powinni to zrozumieć. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby ten tranzyt szedł przez nasze państwo. To powinien być tranzyt bardzo mocno pilnowany, plombowany i no żeby to się gdzieś tam ciurkiem nie przelewało na nasz obszar, ale powinien iść. To nie są jakieś działania przeciwko Ukrainie. Ja bym to raczej rozumiał jako w pewnym sensie wzmocnienie Ukrainy, bo jeszcze raz to powtórzę, również Ukraińcom powinno zależeć na tym, żeby państwa, które ich wspierają, są były silne wewnętrznie. Szanowni panowie, zmiana tematu, chociaż też nie bardzo, bo taka wewnętrzna spójność i brak tej spójności, brak tej lojalności wewnętrznej widać było w kolejnym odcinku serialu dokumentalnego Reset. Tam pokazano kolejne dokumenty, już tym razem z poziomu politycznego, bo tam wiceministrowie rozmawiali Polski i Rosji. No i wynika z tych dokumentów, że rząd Donalda Tuska zawarł no taki jakiś pakt z rządem rosyjskim, z Władimirem Putinem, pakt przeciwko prezydentowi Rzeczpospolitej. Chodziło o rozdzielenie wizyt, wykluczenie pana prezydenta z obchodów katyńskich. No, już pomijam, żeby nie ma co pomijać, bo to jest po prostu woła o pomstę do nieba. Wykluczenie także nieprzekazywanie informacji panu prezydentowi o takich próbach rosyjskich, ale no, aprobowanych przez Donalda Tuska. Pan poseł Paweł Krutul, jak pan na to patrzy? Ja wiem, znaczy, że to... Bardzo proszę. Inaczej się na to patrzy, bo jedną ze stron był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. No jeżeli do takich zdarzeń faktycznie dochodziło, a tutaj państwo pokazujecie dokumenty, no nie daje to dobrego świadectwa współpracy. Można z prezydentem się nie zgadzać, można nie głosować na danego kandydata, kandydatkę, ale już jeżeli ktoś zostaje prezydentem, no to jeżeli państwo posiada takie narzędzie jak choćby samoloty rządowe, to nie powinni się, żaden z rządów, bez względu na to, czy rządziła lewica, prawica, czy Platforma, czy PSL, nigdy do takich zdarzeń nie powinno dojść na danego kandydata, kandydatkę, którego wybrali w demokratycznych wyborach Polki i Polacy. To ma swoje prawa i żaden rząd nie powinien utrudniać jemu wykonywania swoich zadań, obowiązków. Nie wiem, jak to nazwać. Pan poseł, panie pośle, bo pan poseł Trela z pańskiego ugrupowania, z Lewicy, dzisiaj zakwestionował autentyczność tych dokumentów prezentowanych w filmie. Chciał przyjąć dobrą monetę, bo mi się też w głowie nie mieści, że coś takiego mogło mieć miejsce, ale no, te dokumenty są dostępne, bo autorzy odpowiedzieli, że są dostępne w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i nie tylko. I faktycznie takie zajścia miały miejsce, no to nigdy nie powinny się zdarzyć, bo prezydent jest, możemy na niego nie głosować, ale w demokratycznych wyborach zostaje prezydentem. Ja się z prezydentem obecnym Andrzejem Dudą w wielu kwestiach też nie zgadzam, ale ma prawo i obowiązek reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej i nikt nie powinien mu tego utrudniać i jak kolejnym też głową państwa, które po nim będą. Pan poseł Paweł Hreniak, panie pośle, no smutne to, powiem szczerze, zwłaszcza jeżeli znamy finał tej polityki w postaci dramatu nad Smoleńskiem.
Ja mam takie pytanie, czy żeby to się nie skończyło na filmie, bo państwo, silne państwo musi umieć wyciągać wnioski z takich pojawienia się takich dokumentów. Ja już nie chcę domniemywać, co jest w tej warstwie niejawnej, bo przecież znamy tylko efekty śledztwa, ale dziennikarskiego. Znaczy, faktycznie historia skandaliczna. No, funkcjonowanie w obszarze, gdzie ukrywa się przed prezydentem informacje, a te informacje są w jakimś tam zakresie dostępne dla strony przeciwnej, rosyjskiej, no, jest czymś, co się w głowie faktycznie nie mieści. Cisną się naprawdę bardzo mocne słowa do ust, ale no, to jest rzecz, nad którą faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, nie można przejść do porządku dziennego. To jest coś, co powinno być, myślę, że również nauczką nie tylko na przyszłość, ale i na dzień dzisiejszy. Ja rozumiem, że ta inicjatywa, która pojawiła się ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czyli stworzenia komisji badającej wpływ rosyjski na to, co się działo w Polsce w ostatnich latach, no, jest taką próbą wyciągnięcia pewnych wniosków z tego, co się działo. No, my nie możemy wyłącznie, mimo że to są bardzo dobrzy dziennikarze, liczyć tylko i wyłącznie na dziennikarzy, również jako państwo, instytucje, które są do tego stworzone, ale również jeżeli jest taka potrzeba, wydaje się, że jest potrzeba, no, tworzyć nowe instytucje, no, takie parlamentarne, o których dziś mówimy, które, no, po pierwsze podsumują to, co było, a po drugie wyciągną z tego wnioski. No, dla mnie ten film Reset, który w pewnym zakresie, no, fakty, które się tam pojawiały, były znane opinii publicznej, ale jeżeli ułoży się to w tych latach rządów Platformy Obywatelską w pewną całość, no to naprawdę włos na głowie się jeży, co wtedy się wyprawiało, a no, stawianie w jakimś zakresie, no, na partnera rosyjskiego w kontrze do prezydenta Rzeczypospolitej, no, jest czymś, co, jeszcze raz powtórzę, w głowie się nie mieści. Pan poseł Paweł Krutul, tymczasem dzisiaj, no, zdaje się, że przedstawiciele lewicy również debatowali właśnie z Donaldem Tuskiem o pakcie senackim. Pan nie uważa, że Donald Tusk ma się obowiązek wyjaśnić nam tę sprawę całej scenie politycznej, jeszcze zanim zawrzecie jakieś pakta wyborcze? Panie redaktorze, jeżeli cokolwiek się pojawia, wychodzą jakieś nowe fakty na światło dzienne, jeżeli te sprawy w jakikolwiek sposób, bez względu czy to jest ten serial Reset, czy jakieś inne fakty, które zagrażają interesom państwa, czy wpływają na niekorzyść interesów państwa, powinny być wyjaśnione, to bez względu na barwy polityczne, to żeby była to przestroga dla kolejnych pokoleń polityków i polityczek, żeby nigdy do czegoś takiego nie dochodziło. Jeżeli są na to niezbite dowody, to opinia publiczna powinna się z tym szeroko zapoznać i powinny być wyciągnięte z tego konsekwencje. Pan poseł by zaapelował do Donalda Tuska, żeby się odniósł, bo milczy jak zaklęty w sprawie tego serialu. Panie redaktorze, ja nie jestem stroną tego, że tak powiem, konfliktu czy tych dokumentów. Ja wiem, ale staje się pan stroną, bo zawiera pan z nim koalicję, z tym samym Tuskiem. I być może chcecie, znaczy mówicie, że chcecie stworzyć rząd z tym samym premierem. Panie redaktorze, jeżeli były sprawy, które zagrażały bezpieczeństwu naszego kraju, czy też interesom naszego kraju, to powinny być wyjaśnione. No ale może przed wyborami zamiast po wyborach, bo to... Ja uważam, że każda ze stron powinna się odnieść, żeby wszelakie wątpliwości rozwiać, bo milczenie nie jest niczym dobrym. Ja się obawiam, że to, co najgorsze, to nas czeka, to jeszcze przed nami, bo przed nami w chronologii jest właśnie
czas tragedii w Smoleńsku i po Smoleńsku, co jest osobnym w ogóle. Osobną tragedią. To 2009, wrzesień 2009, do śmierci pana prezydenta. No już niewiele czasu zostało, ale pan poseł Paweł Hreniak, panie pośle, jak pan się do tego odniesie? Ja uważam, że opinia publiczna powinna właśnie teraz, kiedy rozpoczynamy już lada chwila kampanię wyborczą, poznać pełną prawdę. No, te wybory, niejednokrotnie Prawo i Sprawiedliwość o tym bardzo głośno mówiło, są jednymi z najważniejszych, jeżeli nie najważniejsze, po roku 89. No, nigdy tak niebezpiecznie w świecie nie było, jak jest dziś. Dzisiaj wiemy o tym, kto będzie za to bezpieczeństwo Polski przez następne 4 lata odpowiadał. Czy ci, którzy no, próbowali, czy dogadywali się nawet z Rosją za plecami legalnie wybranego prezydenta Rzeczypospolitej, czy ci, którzy od samego początku, no, ustami Lecha Kaczyńskiego, później Jarosława Kaczyńskiego dziś mówią o tym, że Rosja od samego początku była ogromnym zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale również dla tej części Europy. No, to jest pewna wiarygodność i Polacy powinni o tym wiedzieć, wybierając tych, którzy będą za Polskę odpowiadali przez następne 4 lata. To Prawo i Sprawiedliwość od wielu, wielu lat dobrze przewidywało to, co się wydarzy, jeżeli chodzi o geopolitykę. To my podjęliśmy działania wzmacniające wojsko polskie. Ja przypomnę Państwu, jak reagowała opozycja, jeżeli chodzi o Wojsko Obrony Terytorialnej, jak opozycja reagowała, jeżeli chodzi o budowę zapory na granicy polsko-białoruskiej, jak głosowała, ale Prawo i Sprawiedliwość, mając z tyłu głowy, z jak niebezpiecznym przeciwnikiem mamy do czynienia, czyli z imperialną Rosją, no, nie patrząc na to, co opozycja krzyczy, to realizowała. No i dzisiaj myślę, że Polacy powinni sobie o tych wszystkich historiach przypomnieć. No, kto miał tutaj rację i kto działał w interesie Rzeczypospolitej, a kto gdzieś tam realizował politykę, no co najmniej swoją własną, być może po to, żeby gdzieś sięgać po wysokie stanowiska w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej, żeby no, mieć dobry PR wśród polityków chociażby niemieckich. No ja to tak czytam, ten reset tak trochę o tym jest, ja to tak odbieram. Ja się tak tylko zastanawiam, skoro tak przerażające dokumenty są w polskich archiwach, to co się może znajdować w archiwach rosyjskich? I czy nie lepiej, no, dobrze się zastanowić, wrzucając kartkę wyborczą? Bardzo panom serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą dyskusję, treściwą i merytoryczną. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo. I pan poseł Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Kłaniam się panom, życzę miłego dnia, a państwa już zapraszam na Wolne Głosy Zagranica. Program poprowadzi Michał Cześniewski. Ja już dzisiaj dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro w programie Dziennikarski Poker.